Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Marietta Makeup Studio. Dziś przygotowałam dla Was szybki tutorial z tym kolorowym makijażem, który ja osobiście wykorzystuję na festiwal. Za dosłownie 10 minut wychodzę z domu, więc jeżeli interesuje Was ta tematyka, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. A co więcej, jeszcze na zachętę dodam tylko to, że do wykonania tego looku wykorzystałam w większości same nowe kosmetyki, których jeszcze nie było u mnie na kanale. Zapraszam do oglądania. Co prawda mam jakieś 40-50 minut na to, aby wyszykować się w całości, ale stwierdziłam, że nie będę marnować czasu. Przy okazji pokażę Wam jakieś ciekawe triki. Przetestuję paletkę, o której recenzję też prosiliście, czyli New Nudes z Huda Beauty. Każdy mój makijaż zaczynam zawsze od pielęgnacji. Nie wyobrażam sobie nie nakremować twarzy przed makijażem. I krem nakładam na całą buzię. Teraz przejdę do korektora z Belle Hypoallergenic. Już go pokazywałam kilkukrotnie w tutorialach. I posłuży mi on nie tylko jako korektor, ale także taka szybka baza, która podtrzyma mi cienie na swoim miejscu przez wiele godzin. Teraz dużym płaskim pędzelkiem nałożę ten jasny cień bazowy podłubrwiowy. Następnie w załamanie powieki nałożę ten wrzosowy mat. Cienie są bardzo miękkie, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Zdecydowanie też bardziej wolę tematowe cienie z tej palety niż te połyskujące, ponieważ one naprawdę mają tendencję do sypania się. I ten właśnie odcień, którego używam, jest jednym z moich ulubionych z tej całej palety. Nie spotkałam się jeszcze z takim kolorem. Ten sam kolor wykorzystam na dolną powiekę, tylko użyję mniejszego pędzelka. Na całą powiekę ruchomą oraz w tym miejscu nałożę ten ciemnofioletowy cień i może dodam troszeczkę tego drugiego fioletu. Te odcienie przepięknie podkreślą zielone tęczówki. Mega. Aby cienie były ładnie roztarte na granicach, użyję pośredniego pędzelka, jest to Zoeva numer 231 i pomieszam sobie tutaj te dwa kolorki i na górze i na dole. Aby rozświetlić spojrzenie, z powrotem wrócę do tego najjaśniejszego cienia bazowego i nałożę go małym płaskim pędzelkiem w wewnętrzny kącik oka. Makijaż oczu cieniami jest już skończony, ale teraz zostało mi jeszcze nałożenie niebieskiej kredki Golden Rose numer 307 na linię wodną oka. Nakładam jej całkiem sporo i delikatnie ją wetrę w linię rzęs. Ta kredka może nie jest jakaś super trwała, ale kolor jest naprawdę obłędny. Teraz zrobię jeszcze sobie taką cienką kreskę eyelinerem numer 13 z Sephory, z tych wodoodpornych. To jest odcień takiej butelkowej zieleni i delikatnie wyciągnę zewnętrzny kącik oka. Teraz na centralną część powieki nałożę glitter primer z NYXa i wklepię tam palcem odrobinkę turbopigmentu w kolorze figowiec. Ten pigment delikatnie rozcieram na boki, żeby przejście wyglądało bardziej naturalnie. Jak dla mnie makijaż oczu jest już skończony, teraz poza kamerą wytuszuję sobie rzęsy ulubioną maskarą i wymaluję sobie brwi, żeby nie tracić czasu.
Nagrywam tak jak zawsze w świetle dziennym, stąd też te zmiany oświetlenia, ale przynajmniej zobaczycie sobie w różnych warunkach ten make-up. Teraz makijaż oczu jest już skończony, dlatego nałożę sobie korektor pod oko. I tak jak widzicie, mam tutaj dosyć jasny odcień, za jasny zdecydowanie do mojej karnacji. Jest to jeden z moich ulubionych korektorów, czyli L'Oreal w odcieniu 3N. I wymieszam go sobie na swojej twarzy z korektorem Too Faced. Kupiłam go na promocjach teraz, on jest taki dosyć ciemny. Często mi brakuje ciemniejszych korektorów i jest to bardzo fajny taki odcień do mieszania. To jest odcień medium tan. Chyba za 60 zł go kupiłam, a miałam już korektory z tej serii, więc było naprawdę spoko. No i co teraz? Teraz wypadałoby to fajnie połączyć. Wiele osób ma z tym problem, dlatego ja robię najpierw tak, że nakładam sobie korektor i wklepuję gąbką, ale nie dochodzę do tej linii tuż przy rzęsach, przy właśnie tej dolnej powiece. I zabieram się za pędzelek, mój ulubiony do tej właśnie czynności, którego nie znam odpowiednika, to jest Hulu P50, bardzo tani i fajny pędzelek i zaczynam tak ostrożnie sobie łączyć całość z powieką dolną. No i pięknie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego odcinka na temat tego, dlaczego wybieram ciemne korektory, to zapraszam, tutaj Wam podlinkuję film. Przy okazji tego makijażu chciałabym Wam pokazać dwie nowości podkładowe. Jeden podkład to będzie propozycja od Golden Rose w odcieniu 02. Jest to taki coś ala BB Cream, krem koloryzujący bym to nazwała. Według mnie świetna alternatywa dla Face and Body z MAC-a. Ja dostałam ten kosmetyk od Claudii Zuckerpuder, którą serdecznie pozdrawiam i naprawdę powiem Wam, że super mi się sprawdza. To jest to, tak jak Klaudia określiła, właśnie krem koloryzujący, w tym dobrym słowa znaczeniu, rozumieniu. Ale słuchajcie, to jest coś, co daje Wam raczej efekt dobrze nawilżonej, wypielęgnowanej skóry niż jakiegoś super krycia. Wydaje mi się, że najlepiej nakładać go mimo wszystko dłońmi. Słuchajcie, ja już słyszę, że festiwal się zaczyna, ponieważ on się odbywa jakieś 400 metrów od mojego miejsca zamieszkania, także mam naprawdę blisko. Mam nadzieję, że nie będzie zagłuszać tutaj naszych nagrań. I zobaczcie, tak wygląda ten podkład w świetle dziennym. Moim zdaniem, pamiętajcie o tym, że ja naprawdę lubię kryjące podkłady, ale ta lekka konsystencja, niewyczuwalna na twarzy, daje efekt takiej zdrowej, pięknej skóry. Natomiast dla mnie to oczywiście za mało, jeżeli chcę mieć trwały makijaż, a jeszcze nie znam tak dobrze tego podkładu. A dwa, chcę Wam pokazać drugą nowość, również dostałam ten podkład od Claudii, to jest Max Factor Radiant Lift, czyli coś do skóry dojrzałej. Podkład ten ma bardzo dobre recenzje w internecie i ja przyznam, testuję go również od kilku dni i uważam, że i do cer dojrzałych, i do takich po prostu zmęczonych życiem, jak moja, się też świetnie sprawdzi. To, co mi się podoba, one mają leciutko brzoskwiniowe tony, w sensie przynajmniej ten, który mam. Ja mam w odcieniu, napiszę Wam w opisie, a nie, 60, czyli taki bardziej opalony, lekko brzoskwiniowy, nie jest on aż tak mocno żółty. Moim zdaniem świetnie to maskuje przebarwienia. Mimo lekkiej konsystencji, on naprawdę fajnie kryje. Ale jego sobie rozkładam po twarzy i już będę wklepywać gąbeczką. Jeżeli chodzi o trwałość, to on u mnie się sprawdza cały dzień, a mam skórę mieszaną. Najwyższy czas na utrwalenie makijażu i z racji tego, że skończył mi się mój ukochany puder z Laura Mercier, użyję coś, co również mi polecała Klaudia, czyli transparentny puder z firmy Lumena. Co prawda długo nie używam tego pudru, ale myślę, że mogę go powoli zacząć nazywać takim tańszym zamiennikiem pudru z Laury. Nie jest może on aż tak fajny, ale prawie tak fajny. Teraz użyję bardzo ciemnego rozświetlacza do opalonej skóry, Thai Bronzer z Ekocery i wykonturuję sobie delikatnie nim twarz, natomiast zależy mi bardziej nie na takich stricte miejscach, gdzie będę nakładać bronzer, ponieważ bronzer sobie nałożę tam, gdzie zawsze, a tutaj ten kosmetyk nałożę sobie tylko tak w pomiędzy te miejsca, czyli coś jakbym chciała takie bardzo leciutkie konturowanie wykonać. Powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem tych kosmetyków. Widać, że są mineralne i mają ciekawy efekt na skórze. Nadmiar tego glow wklepię gąbką.
Następnie wykontruję buzię również produktem z Ecocery, jest to Peru Bronzer. Nakładam malutkim, takim drobnym pędzelkiem wszystkie miejsca, w których zawsze nakładam bronzer. Twarz jest już wykonturowana, więc nałożę sobie odrobinkę różu mojego ulubionego, czyli Rokatur, na szczyty kości policzkowych. No i troszkę tutaj. Na sam koniec wypełnię usta swoją ulubioną konturówką numer 74 z Inglota i nałożę pomadkę Origins w kolorze 12. Teraz idę się szybko przebrać i wysuszyć włosy i zaraz do Was wracam. Moi drodzy, tak prezentuje się skończony efekt. Mam nadzieję, że ta propozycja przypadnie Wam do gustu, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapki w górę oraz oczywiście zasubskrybować mój kanał. Buziaki, widzimy się następnym razem. Hej!